Cześć, tu Ula. To jest mój tak naprawdę pierwszy filmik. Chciałabym dla Was tak na rozpoczęcie tego kanału zaśpiewać bardzo ładną piosenkę z pięknej bajki, zresztą mojej ulubionej bajki. Zawsze jak ją oglądam, również z rodziną, robi mi się weselej. Jest to przepiękna bajka, tak więc pokaż się w moim wykonaniu. Bardzo ładna piosenka z bajki. Ja uwielbiam śpiewać piosenki z bajek, więc przejdźmy do działania. Chociaż chłód i mróz dookoła, mnie zimna tak drże. Coś w pamięci wraca, coś co znam jak sen i znika gdzieś. Wiem, że jesteś tu, jakbym ciebie znała skądś. Wreszcie jestem, chyba tutaj znajdę dom. Jak samotna wieża była, chłód krył tajemnic stąd. Ty je także masz, lecz nie kryj się za mgłą. Pokaż się, nie boję się wcale. Pokaż się, nie mów mnie. Tyle na ciebie czekałam i oto jest czas. Pokaż się! Nie chowaj się tak. Nareszcie jestem pewna i nie pytam co go. Już wiem, co zgotował dla mnie los. Zawsze byłam jakaś inna, w jakąś inną grałam grę. Czy powiesz mi, którędy iść, jak znaleźć się w tej grze? Pokaż się, nie boję się wcale. Przyszłam tu.
nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to dajcie subka, łapkę w górę. No i dzwoneczek, bo wtedy jak coś nowego wrzucę, to od razu Wam się to wyświetli i będziecie to mieli. Może teraz przejdźmy do tego, dlaczego stworzyłam swój kanał na YouTubie. Brakowało mi czegoś po prostu w życiu. Bardzo chciałam stworzyć coś, na czym będę mogła nagrywać i w ogóle live, wiadomo, na Facebooku, Instagramie. To było super, ale stwierdziłam, dość, weź się w garść i po prostu stworzyłam własny kanał na YouTubie. Myślę, że też bardzo wiele osób, pomimo czasami tego, że już miałam takie głupie chęci i sobie mówiłam, ja już nie będę śpiewać, ja już tego nie cierpię, nie chcę śpiewać i tyle, to się nie poddałam. Dzięki właśnie tym osobom, bo wiele osób mi powiedziało, nie poddawaj się. I w ogóle szczególnie wspiera mnie moja mama, która tak naprawdę chce, żeby było mi jak najlepiej i w ogóle... Ja po prostu zaraz się popłaczę, także moi drodzy, ja już będę kończyć tego filmika, filmik ten, ale myślę, że naprawdę bardzo dziękuję mojej mamie za to, że mnie wspiera i w ogóle pamiętajcie. Dobra, kończymy temat, bo rodzice są najważniejsi, to wiadomo, ale kończymy temat. Podobało się, oczywiście dajcie łapkę w górę, subka, no i dzwoneczek. Pa, pa.